prosimy o zachowanie odległości. Cześć, witamy Was na targach AgroShow w Bednarach. Dzisiaj bierzemy udział w konkursie Traktor of the Year. Jak to jest nominowany? Będziemy prezentować Zetora Fortera HSX, który jest nominowany do konkursu Traktor of the Year. Do zobaczenia jutro. Zapraszamy. Tak, i dokładnie zaraz udamy się i zaprezentujemy Wam ten traktor. Protektor. Takie były do tej spoty. Tak, ani mechowie nie. To muszą być podobne. Tak, idziesz sobie, idziesz i tak. A tu jest jeszcze większy trelework. Kurde mać. Ale sprzęt. Ale cycory. Ernest, patrzcie jakie cycki. Ernest, spójrzmy się na tą opłaną. Tak, myślisz? To mamy tutaj przed Państwem oponę marki Trelleborg. Możecie zwrócić uwagę, ona jest specjalnie tak zaprojektowana, wyżłobiona, że ta opona ma funkcję samoczyszczenia, tak i wszystkie opony marki Trelleborg. Marka Trelleborg wywodzi się ze Szwecji, powstała w XX wieku, ma początek w XX wieku. I produkty są stosowane w rolnictwie, w budownictwie i znajdują bardzo szerokie zastosowanie wśród sprzętów specjalistycznych. To jest naprawdę wysoka półka opon. To nie jest jakieś tam ścierwo. A jakie opony? Trelleborgi przecież nie są. Opony są tutaj w marki Vitas. Ale to nie mówmy o oponach, mówimy o Trelleborgach, to nie będzie. Nie rozdrabniajmy się tutaj, nie? Dobra. To jest tak, byś porównywała, nie wiem, kurde. Trampki, Nike, nie? No, sandały do halówek. No. Tego się nie da porównać. Dobra, przed Państwem Zetor Fortera HSX 140 koń. Przed Państwem jest ciągnik nominowany do nagrody Traktor of the Year 2019. Jest to Zetor Fortera HSX 140 koni. Możecie tutaj zauważyć, że w tym traktorze zostało zastosowane AdBlue, dzięki czemu ten traktor może spełniać wszystkie najnowsze normy spali. W ciągniku zastosowana jest oś pachaczowa, amortyzowana oś na pachaczu, podnośnik TUS, przedni podnośnik amortyzowany. Gadżetów. No co mamy? Piękne lusterko panoramiczne. No, mamy tutaj z tyłu kurczaczek drugiej. Trójpunktowy układ zawieszenia. Mamy tutaj CBM drugiej kategorii. Tak, dokładnie. Drugiej kategorii. Dwie pary wejść pneumatycznych, w kabulce mamy tutaj dwie wodowe i jedno gniazdo spływowe. Jak widzimy, kabina ma tutaj posiada mechaniczną amortyzację na sprężynach, na amortyzatorach. Oświetlenie robocze do pracy. Oświetlenie robocze, tak, możemy tutaj zaobserwować, że mamy tutaj trzy halogeny. I dwa koguty. Kabina. Widzicie tutaj takie rzadko spotykane. Amortyzacja jest to wielowahaczowa, czyli każde koło mamy tutaj osobno zawieszone i osobno amortyzowane. Teraz zaprezentujemy Wam tutaj silnik. Jak widzicie, są tu aż trzy chłodnice, dzięki czemu traktor może długo pracować podczas gorących dni, podczas upałów. Tak jak kolega wspomniał, jest zastosowany tutaj układ cząstek stałych DPF. Dokładnie. No i plus do tego układ AdBlue. No ale możecie zauważyć, że ten ciągnik jest naprawdę skonstruowany bardzo prosto. Tu nie ma jakiejś zbędnej elektroniki. To teraz na szybko. Podobał mi się ten traktor? Nie, no to zupełnie zmienił image. No dokładnie. Możemy powiedzieć, że przeszedł delikatny facelifting. Facelifting i modernizację totalną. W przyszłym roku zmiana designu. Wow. Ale ogólnie no to chcielibyśmy polecić ten traktor, no bo z tego co Pan nam przedstawił, to naprawdę ten ciągnik już ciągnikom zachodnim, jeśli chodzi o wyposażenie. Także bardzo polecamy ten ciągnik. Widać, że on jest naprawdę z roku na rok zostaje coraz bardziej dopracowany, także myślę, że jeszcze kilka lat i to będzie naprawdę świetny traktor. Świetna, wysoka półka sprzętu. Dziękujemy za uwagę.
Polecamy Zetora. Wszystko tam. Widzicie? Lepszy niż sąsiada! Lepszy niż sąsiada. Dziękujemy bardzo redakcji RPT, która już drugi rok tutaj na Bednarach organizuje spotkania dla youtuberów. Dzięki nim możemy podejść, swobodnie porozmawiać, napić się ciepłej herbatki, zjeść jakieś ciastko, zawsze jakąś bułkę, barszczyk. Porozmawiać z innymi youtuberami, z którymi się znamy, niektórych dopiero poznajemy. Tak, jest nam bardzo miło, że takie spotkania są organizowane i dziękujemy im bardzo za to, że organizują dla nas konkursy, w których możemy się wykazać, zdobyć cenne nagrody dla nas, dla innych youtuberów. Także myślę, że i większości... I nagrody są osiągane, bo rok temu wygraliśmy kamerę. Tak, także polecamy i to jest właśnie potwierdzenie to jest tego... To jest potwierdzeniem tego, że warto brać udział. Tak. Pa, pozdrawiamy. Pięty. Potem na czole. Szczotem na pole. Co sądzicie o tym traktorze? Marek, jakie wrażenie ma taki marzeta? Nie, to jest 140. Ciągnik prosty, idealny do takich... Nadaje się wszystkich. Przede wszystkim do mniejszych gospodarstw, dla mniej wymagających rolników, którzy nie eksploatują ciągnika. Nie, to może nie gajmy go tego. Nie. To jest, o, może tak. To jest bardzo kompaktowy traktor, nadaje się on przede wszystkim... Wszechstronny. Wszechstronny, nadaje się on przede wszystkim do mniejszych gospodarstw. Znajdzie bardzo dobre zastosowanie w ładowaczu czołowym, który też zrobi bardzo dobrą robotę w gospodarstwie. A przede wszystkim jest to traktor bardzo prosty w budowie, także może być użytkowany jako ciągnik prowadzący, jako ciągnik pomocniczy. Dokładnie. Ale tak też. Nie zależy jeszcze od sprzętu, nie? A PKS. A przede wszystkim jest to niedrogi ciągnik, czyli myślę, że jest w zasięgu każdego rolnika. Także traktor jak najbardziej warty rozpatrzenia i poświęcenia mu chwilę uwagi. Godny uwagi. Stas taki. Żegnamy się. Bednarami. Pa, pa. Żeśmy głupoty radzili.